impresje wędkarskie. Ach, te wyprawy wędkarskie. Wiosna, latem, jesienią, poranne i wieczorne, czasami nocne, czasami samotne, a i z innymi, z dziećmi, z wnukami, z przyjaciółmi. Zimą nie lubię lodu, więc nie chodzę na ryby, za to wolę zimne lody śmietankowe, choćby na patyku latem. Skoro świt, ja już nad wodą. Cisza. Czasami mgła, czasami niespodziana burza i deszcz. Dzień się budzi. Ptaki rozmawiają. Trzciny szumią. Ważka przycupnęła na listku. Żaba na liściu poluje na owady. Język ma długi i szybki. Jakaś rodzina fretek wędruje tuż obok mnie. Ostrożny ojciec rozgląda się wkoło. Rozgadane maluchy i matka. Syknąłem. Wszystko ucichło. Zobaczyły mnie, jak skamieniały. Psyk! I już ich nie ma. Komary tną ostro. Ryby nie biorą. Ale liczy się te chwile na powietrzu. I woda cicha wokół. Czasami coś pluśnie. Takie wyprawy kochałem najbardziej.